Ja się nazywam Daniel Korzeniowski. Tutaj razem ze mną jest Emil Gościniak. Przyjechaliśmy z Żabki. Na co dzień pracujemy w dziale analiz biznesowych. Zajmujemy się raportowaniem. Raportowaniem przede wszystkim w Power BI-u. Oprócz tego próbujemy też w organizacji wdrażać innowacje analityczne. I właściwie z czymś z tego typu, z tego pokroju przyjechaliśmy dzisiaj tutaj. Chcieliśmy, żeby nasza prezentacja była związana z raportowaniem wskaźników niefinansowych w Power Platform, z wykorzystaniem Power Platform, wyzwania i rozwiązania. O co tak naprawdę tutaj chodzi, to zaraz powiem. Agendę. Z racji straty kilku minut, myślę, że agendę możemy sobie pominąć teraz. To, co będzie, wyjdzie w praniu. I przejdźmy już do prezentacji. Ja może troszkę w sposób taki niekonwencjonalny tutaj rozpocznę prezentację od zakończenia. To, co teraz jest tutaj na slajdzie, to, co prezentujemy na slajdzie, to jest tak na dobrą sprawę koniec całego procesu. To jest ESG, czyli strategia odpowiedzialności, którą nasza firma realizuje. I bardzo często w większości konferencji to jest to, na czym się koncentrujemy przede wszystkim. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć tę historię w sposób troszkę inny. Chcielibyśmy, żeby to było bardziej tłem do tego, co my opowiemy. My opowiemy oczywiście historię tutaj związaną z ESG, ale opowiemy ją z zupełnie innej perspektywy. To będzie historia opowiedziana z perspektywy analitycznej, bo najczęściej ESG albo inne tego typu właśnie strategie kończą się syntetycznym przedstawieniem wyników w postaci raportu odpowiedzialności, w postaci jakichś innych takich zdefiniowanych ratingów, a rzadko kiedy porusza się temat związany z tym, co jest wcześniej, od czego to wszystko się zaczyna i jak dojść do tego finalnego produktu. Więc to jest tłem, to jest bazą, o której będziemy mówili, ale w rzeczywistości będziemy te historie opowiadali z innej perspektywy. I chcielibyśmy, celem naszej tutaj prelekcji dzisiaj, prezentacji, jest przedstawienie rozwiązania, które udało nam się wypracować. To jest rozwiązanie, to jest taka kompleksowe środowisko do zbierania tych wszystkich danych, KPI-ów, wartości, znaczy obliczania KPI-ów, zbierania wartości, które potrzebne są do podania wyników tych finalnych, związanych z ESG. I przechodząc dalej. Celem naszej prezentacji nie jest taki chwaling obwoźny, żeby sprzedać, pokazać to, co zrobiliśmy. My chcielibyśmy troszkę zainspirować wszystkich do tego, żeby spróbowali w firmach podobne rzeczy robić we własnym zakresie, własnymi siłami. To nie chodzi o to, żeby się nie wspierać jakimiś tutaj, nie korzystać z innych pomocy, z innych firm, ale zachęcamy do tego, żeby takie rzeczy wykonywać, próbować własnymi rękami zbudować. Nam się to udało. To jeszcze nie jest u nas efekt finalny, to nie jest efekt końcowy. My po prostu zaczęliśmy. Ja tutaj powiem, jak to wyglądało z mojej perspektywy. To się zaczęło wszystko rok temu, gdzie zaczęło się od bardzo krótkiego spotkania. To było spotkanie, na które mój szef mnie zaprosił i powiedział, że jest do zrobienia coś właściwie z ESG i no, że ja troszkę w Power Upsach coś tam robię, to tak naprawdę trzeba by było zrobić do Power Upsów, w Power Upsach narzędzie, które pozwoli nam zebrać kilka danych z organizacji. I to 15-minutowe spotkanie tak naprawdę przerodziło się w proces budowania całego środowiska, które już trwa od roku ponad, a które jeszcze ciągle nie jest zakończone. I my chcielibyśmy zainspirować kogoś do tego, żeby sam spróbował to zrobić, bo my wykorzystywaliśmy tutaj narzędzia Power Platform i robiliśmy to takie troszkę puzzle dla dorosłych, klocki Lego. My braliśmy sobie poszczególne elementy i próbowaliśmy je łączyć w różne sposoby. Czasami nam nie wychodziło, czasami wychodziło. Pokażemy też pokrótce, jakie mieliśmy opcje, jaką drogę wybraliśmy i pokażemy na żywym przykładzie. Mam nadzieję, że uda się to czasowo pokazać. To jest kolejne ryzyko dzisiaj, które podejmujemy, bo chcielibyśmy przejść przez ten proces, pokazując, jak on w rzeczywistych warunkach wygląda. To, co do tej pory się nam udało stworzyć.
Ja mam jeszcze taką tutaj do Was propozycję, żebyście zadawali pytania w trakcie. Ja wiem, że już jest czasowo bardzo sytuacja napięta, ale jeżeli są jakieś pytania, to śmiało nie zrobimy być może sesji na koniec, nie wiadomo, czasu może nam zabraknie, ale myślę, że na bieżąco te pytania jak najbardziej byłyby wskazane. To, od czego zaczynaliśmy, to były takie ramy. To były ramy, my nic nie wiedzieliśmy więcej o tym, co, jak to zbudować. Zaczynaliśmy od pustej kartki. Wiedzieliśmy, że musimy zebrać z wielu różnych obszarów organizacji dane. I to, co teraz mówię, to, że tłem jest tutaj ESG, to nie oznacza, że w Waszych organizacjach to też musi być ESG. To może być przeniesione na zupełnie inny grunt. Te rzeczy są podobne, te elementy, te ramy, w które wpisujemy to rozwiązanie, które dzisiaj prezentujemy, ono może być oparte na zupełnie innym procesie. Ale bardzo często to, od czego zaczynamy, jest konieczność zebrania danych z wielu różnych obszarów organizacji. Musimy te zebrane dane musimy w jakiś sposób też obliczyć. Bardzo często jest skomplikowana sieć zależności między tymi danymi źródłowymi, a tymi KPI-ami, które musimy przeliczyć. Wiedzieliśmy też, że musimy zadbać o to, żeby były odpowiednio przypisane role w całym procesie. Wiedzieliśmy, że musimy zadbać także o weryfikowalność tego procesu. Można to też określić audytowalnością. Jak to miało wyglądać w tym finalnym efekcie, tego nie mieliśmy pojęcia. Zaczynając pracę, tak jak pewnie większość z Was by zaczynała, to jest pusta kartka. Są tylko hasłowo rzucone rzeczy, weryfikowalność procesu, trzeba załączniki gdzieś przechować. Jak to wszystko wychodziło w trakcie tych naszych prac? Finalnie też kwestia raportowania, dashboardowania. To, co zbierzemy, to trzeba w jakiś sposób graficznie przedstawić. I od razu przygotowanie naszego środowiska pod to, żeby można było go dalej rozwijać. Idąc dalej. Mogliśmy do całej sprawy budowania tego narzędzia czy tego środowiska podejść na trzy różne sposoby. Mogliśmy pozostać przy tym, co zastaliśmy. A zastaliśmy to w takim klasycznym ujęciu. Było milion Exceli rozproszonych po całej firmie. Na pewno jest to znane dla większości, bo już się spotkałem, że bardzo często w organizacjach tak to funkcjonuje. Więc mamy rozproszone Excel. Nie tylko, to mogą być pliki Word, to mogą być w folderach, każdy, kto dostarcza dane, ma to gdzieś u siebie. My możemy potem to przesyłać między sobą. Oczywiście przesyłamy mailowo, czasami dyski współdzielone, czasami SharePoint. Potem to przechowujemy w różnych miejscach, przeliczamy. Czasami przeliczania są na różnych etapach procesu. To wszystko jest bardzo nieustrukturyzowane, co nie oznacza, że nie działa. Bo tak naprawdę cały proces się toczy. Pytanie, czy my chcemy zostawać przy takim stanie i czy my nie chcemy spróbować go w jakiś sposób usprawnić. Więc oczywiście była opcja taka, żeby zostać przy tym. Była też druga opcja. Pójście w kierunku klasycznego projektu, nie wiem, IT, tak można nazwać, gdzie my najpierw zebralibyśmy bardzo dokładnie wymagania, dokumentację, czyli pytamy, co jest potrzebne do zrobienia. No i zapisujemy sobie wszystko, zamykamy się na rok, dwa, gdzieś w piwnicy, robimy cały, realizujemy projekt i oddajemy gotowe narzędzie. I tutaj od razu powiem, nie, tak się nie da. Nie ma opcji, żeby zrealizować, przynajmniej w naszym przypadku tak było, tak zbudować środowisko w taki właśnie sposób. Dlatego, że zaczynając, my nie tylko my, bo my jakby byliśmy realizatorami, deweloperami tego systemu, ale to wszystko się zmieniało w trakcie. Gdybyśmy zebrali wymagania, zrobili cały projekt i oddali go w takim klasycznym właśnie rozwiązaniu, okazałoby się, że on jest bezużyteczny. I to jest coś, czym pierwsze chcielibyśmy się podzielić, że takie podejście powoduje bardzo duże ryzyko tego, że projekt będzie finalnie bezużyteczny. Bo w międzyczasie zmieni się założenie, zmienią się koncepcje, zmienią się potrzeby. Oczywiście ramy zostaną te same, ale wiele rzeczy ulegnie na pewno modyfikacji i jakimś zmianom. I to podejście, które wybraliśmy my i które chcielibyśmy polecić też Wam, jeżeli oczywiście zdecydowalibyście się też w
taki sposób podchodzić, to podejście iteracyjne i zwinne. Tutaj zebraliśmy oczekiwania. Stworzyliśmy, nakreśliliśmy sobie jakąś koncepcję. Wybraliśmy narzędzia i systemy. O tym, jakie narzędzia, to też za chwilę pokażę. To chyba będzie ta główna część tej naszej prezentacji. Potem przeszliśmy do realizacji i feedbacku. Wydaje się potencjalnie, że ścieżka jest prosta. Od oczekiwań przez koncepcję, narzędzia, systemy, realizację po feedback. W praktyce wyszło tak, że przemieszczaliśmy się po tych klockach w różnych kierunkach, w losowych miejscach i w nieokreślonym czasie. Bywało tak, że zdefiniowaliśmy sobie jakieś narzędzie, powiedzieliśmy, że będziemy je wykorzystywali. Tutaj przykładem może być to, gdzie chcieliśmy przechowywać dane. Na początku pierwszy pomysł był taki. Przechowujemy dane na listach SharePointowych. OK. Potem się okazało i zaczęliśmy budować już rozwiązanie konkretne. Potem się okazało, że jednak koncepcja, no nie do końca. To nie jest do końca to. Brakuje nam tego, brakuje nam tego. Zaczynając z pustą kartką, a tu muszę powiedzieć, że my nigdy jako zespół deweloperski nie budowaliśmy takiego skomplikowanego środowiska. Więc było to ryzyko z naszej strony i okazywało się często, że to nie jest to, co powinno być. Zmieniamy koncepcję. Dobrze, w takim razie przejdźmy do Teamsów. Zróbmy power-upsy, które były osadzone w Teamsach. Próbujemy to rozwiązanie. Potem się okazuje, że zmieniają się wymagania, więc z innego punktu przechodzimy do kolejnego. I tak kręciliśmy się, co nie znaczy, że staliśmy w miejscu. Bo my szliśmy dalej, tylko my testowaliśmy przy okazji różne rozwiązania, tak, żeby te finalne były jak najlepsze, jak najkorzystniejsze. I to jest takie niestandardowe podejście, wydaje mi się, do projektów, ale w tym przypadku, kiedy próbujemy zbudować coś, czego nigdy nie robiliśmy, może być dość ciekawe i przynieść fajne rezultaty. Zaczęliśmy od nakreślenia sobie takiego szkieletu. To był taki szkielet, gdzie narysowaliśmy sobie, co my chcemy mieć. Że chcemy mieć aplikację. Wiedzieliśmy, że chcemy mieć aplikację do wprowadzania danych. Wiedzieliśmy, że chcemy mieć aplikację dla approverów, czyli już wiedzieliśmy, że chcemy zbudować jakieś flow w tym procesie. Zobaczcie swoją drogą, że to nie jest tylko ESG. ESG jest tłem, tak jak mówiłem. To, co tu jest, jest powtarzalne w wielu różnych innych zadaniach, w których właśnie można wykorzystać te narzędzia. Chcieliśmy też przeprowadzić obliczenia. Czy chcieliśmy? To było jednym z głównych założeń, że musieliśmy te obliczenia w jakiś sposób zrealizować i finalnie wykonać dashboard. To była koncepcja, kartka, od której zaczęliśmy. Potem musieliśmy jakoś wypełnić to organami. Czym wypełnić? Pomyśleliśmy, że skorzystamy z narzędzi Microsoft Power Platform, które będziemy sami... Na co dzień zajmujemy się Power BI-em. Na co dzień też korzystamy z Power Automate, z flowów Power Automate'owych. Do tego jeszcze w organizacji idziemy w kierunku Power Appsów, żeby rozwijać też nasze kompetencje i umiejętności. I tutaj to jest chyba jeden z niewielu projektów, gdzie spróbowaliśmy połączyć to wszystko. I jak to połączyliśmy, to tego od początku sami na początku nie wiedzieliśmy, jak to w ogóle połączyć. Próbowaliśmy, tak jak już wspomniałem, różnych rozwiązań, a finalnie wyszło to tak. Schemat, który sobie narysowaliśmy, wykorzystaliśmy. Cztery aplikacje power-upsowe. Odpowiednio do tworzenia nowych KPI-ów. Dla kontrolera ESG to jest też rola. To jest tutaj coś, o czym nie powiedziałem. My budując system mamy po pierwsze... Znaczy to były wymagania, które tak naprawdę też nie wszystkie znaliśmy na początku. Bo potem okazywało się, że będą kolejne role, będą kolejne jakieś elementy, które musimy uwzględniać. Więc był też kontroler ESG, który musiał coś weryfikować te wartości, które wprowadzaliśmy. I też to jest swoją drogą bardzo, bardzo fajne takie deweloperską, bo my nie dostajemy od A do Z wytycznych, tylko to jest coś, gdzie my dajemy kawałek zrealizowanej naszej pracy. I potem biznes mówi, no okej, a jeszcze to. I gdyby nie te narzędzia low-code'owe, gdzie my sami możemy sobie modyfikować to, ciężko byłoby
iteracyjnie do tego podchodzić. A tutaj właśnie mogliśmy to wykorzystać, więc pojawiały się nowe role. Były też, mamy aplikacje do wprowadzania danych, potwierdzania danych. Kolejne narzędzie, które wykorzystaliśmy, to tabele Dataverse. To jest te finalne podejście do utrzymywania danych. Jak już powiedziałem na wstępie, dane na listach SharePointowych przechowywane na początku wydawały nam się świetnym pomysłem. W miarę upływu czasu średnim, a pod sam koniec beznadziejnym. Tabele dataversowe w środowisku Teamsowym tak samo. Na razie wylądowaliśmy z tabelami dataversowymi. Czy to jest finalne rozwiązanie? Nie wiem. Być może tak, być może nie. Nie prezentujemy dzisiaj finalnego produktu. My prezentujemy bardziej drogę, sposób, w jaki można byłoby, jaki każdy może spróbować takie projekty realizować. Co jeszcze? Wykorzystaliśmy to wszystko, opletliśmy siecią przepływów Power Automate'owych w różnych celach. Co dokładnie to jeszcze, w jaki sposób i gdzie były użyte te przepływy, to jeszcze myślę za chwilę powiemy. Raporty w Power BI. I tutaj coś, co jest oczywistą rzeczą, czyli wykorzystanie Power BI'a w kwestiach dashboardowych. To nie ulega wątpliwości. Tutaj to była chyba jeden z elementów, gdzie nie mieliśmy od samego początku wątpliwości, że do tego Power BI'a wykorzystamy. Ale, i to chciałbym tutaj, oprócz pokazywania tej prezentacji, żeby to nie było tylko tak biznesowo, tylko żeby też ci z Was, którzy chcieliby wyciągnąć jakieś smaczki techniczne, też dla siebie coś znaleźli, to za chwilę pokażemy nasze rozwiązanie, propozycję, które jest w naszym odczuciu nieoczywiste, ale dość interesujące. Musieliśmy tych aktorów naszych w tym spektaklu gdzieś umiejscowić i w jakiś sposób nadać im ograniczenia. I tutaj wykorzystaliśmy grupy zabezpieczeń Azure Active Directory. To było tak pokrótce o tym, jak działał system, z jakich narzędzi jest złożony, więc przedstawiliśmy tutaj schemat. A teraz smaczek techniczny, smaczek związany z nadawaniem dostępów. Rzecz wydawać by się mogło pozornie błaha. Znaczy dostępów i jednocześnie zabezpieczeń. Mamy różne role. Ktoś musi wprowadzać wartości, ktoś inny musi te wartości zatwierdzać. Ktoś inny jeszcze musi być administratorem i kontrolerem tego systemu. I teraz tutaj za chwilę Emil też parę słów opowie, już tak technicznie, jak to zostało rozwiązane, ale my chcieliśmy wykorzystać jednocześnie grupy zabezpieczeń Azure Active Directory i grupy zabezpieczeń wewnątrz środowiska Power Platformowego. Schemat na slajdzie, ale myślę, że tutaj Emil, gdybym poprosił ciebie, jakbyś mógł zaprezentować to na żywym organizmie, jak tutaj, z czym my się tutaj zmagaliśmy. Jeszcze tylko może zostańmy chwilę przy tym slajdzie, bo cały problem polega na tym, problem, wyzwanie oczywiście, polega na tym, że my mamy grupy zabezpieczeń środowiska Azure Active Directory i mamy tego środowiska Power Platformowego. I to są dwa niezależne zupełnie byty. I my musieliśmy wymyślić jakiś sposób, jak można z te dwa odrębne elementy ze sobą połączyć. I tym, co pozwoliło nam scalić te elementy, były te flowy Power Automate'owe. A wszystko zaczęło się od tabeli, która jest jedną z tabel dataversowych. Jak to w praktyce, Emil, gdybyś mógł teraz zaprezentować? Tak, skorzystaliśmy tutaj z takiego faktu, że środowisko, które tworzymy Power Platform, ono jest zintegrowane, można je zintegrować przy tworzeniu z grupą zabezpieczeń Active Directory. Tutaj pokazuję taki przykład, gdzie mamy dane na temat środowiska testowego. I tutaj mamy w usłudze Active Directory tą grupę, która jest skojarzona z tym środowiskiem. Oznacza to tyle, że jeżeli użytkownik jest członkiem tej grupy zabezpieczeń, to można w środowisku nadać mu odpowiednią rolę, na przykład administratora systemu. I my tutaj, wracając do prezentacji, stworzyliśmy podgrupy
zabezpieczeń, usługi Azure Active Directory, po to, żeby uporządkować odpowiednie grupy użytkowników. Na przykład administratorzy, kontrolerzy ESG i użytkownicy końcowi. Tutaj zakwalifikowałbym data providerów i business ownerów. I teraz, co to nam tak naprawdę daje? W środowisku Power Platform możemy definiować zespoły zabezpieczeń, które są skojarzone z usługą Active Directory, czyli taki zespół, może Państwu pokażę. Tworząc taki zespół, możemy, na przykład tutaj, w tym przypadku, możemy skojarzyć z określoną grupą. Tutaj jest identyfikator grupy AD administratorów, tak? Tutaj mamy tą grupę, którą wcześniej pokazywałem. I jeżeli ta grupa zawiera trzy podgrupy, jedną z nich jest grupa o takiej nazwie, która ma taki identyfikator w usłudze AD. Oznacza to, że jeżeli użytkownik staje się członkiem tej grupy, to logując się do Power Appsów, automatycznie zostaje wpisany do tego zespołu. I każdemu zespołowi możemy nadać uprawnienia w środowisku. W tym przypadku to jest uprawnienie administratora systemu, czyli każdy członek tego zespołu otrzyma uprawnienia administratora, czyli będzie mógł wchodzić w środowisko, modyfikować dane, no będzie miał pełen dostęp. Także wykorzystaliśmy w ten sposób integrację usługi AD ze środowiskiem Power Platform. I tak to wygląda. To może jeszcze tak do slajdu, ja jeszcze tutaj tak dwa zdania byś mógł podać. OK. Co udało nam się rozwiązać? Po pierwsze, mamy tabelę, która jest tabelą dataversową i w tym momencie my, a właściwie kontroler procesu, może dodawać nowe rekordy do tej tabeli, nowych użytkowników i może definiować rolę dla tych użytkowników jako w konkretnej kolumnie, oczywiście nadając im tam nazwę, a ta nazwa powiązana jest z rolą i flowy Power Automate'owe tworzą automatycznie, dodają tych użytkowników na zewnątrz, czyli w grupie zabezpieczeń środowiska Azure Active Directory. Coś, co trzeba by było robić normalnie w dwóch etapach, tutaj możemy ograć flowem Power Automate'owym za jednym razem. Mało tego, użytkownik, ten kontroler, wpisując coś do dataversu, nie musi mieć uprawnień do nadawania ról i członków w środowisku Azure AD. Więc to są takie rzeczy. My tutaj nie będziemy pokazywali wszystkich, bo tego jest naprawdę mnóstwo. To są rozwiązania niekonwencjonalne. Takie, które gdzieś próbowaliśmy i było często tak, że gdzieś szliśmy, brnęliśmy w jakimś kierunku, potem się okazywało, że to jest może ślepa uliczka, ale tak nawiasem mówiąc, pozwoliło nam to dosyć mocno rozwinąć się i myślę, że z każdym takim tego typu projektem teraz byłoby to, szłoby to zdecydowanie lepiej. Więc tutaj tylko namiastka tego, z jakimi wyzwaniami można się spotkać, wykorzystując proste, może nie proste, ale wykorzystując właśnie te narzędzia Power Platform. Jakbyś, Emil, mógł przerzucić slajd? Czy coś... Mam nadzieję, że już wyczerpaliśmy na dzisiaj limit PH. OK. To jest kolejny element naszej prezentacji i tutaj już będziemy chcieli zaprezentować na żywym organizmie, jak to wszystko wygląda, jak to zostało zbudowane. Znowu zaczynamy od schematu, od szablonu i mieliśmy kroki. Pierwszym krokiem było nadawanie, my teraz będziemy pokazywali, jak to wygląda w rzeczywistości, to co zbudowaliśmy do tej pory,
jak to się ma do tego schematu, który przedstawialiśmy na slajdach. Zaczynamy od tego, że musimy otworzyć jakiś okres. Raportujemy w cyklach kwartalnych. To jest tabela dataversowa, która jest tabelą faktów. Więc tutaj mamy określone wartości dla przykładowych danych wejściowych. My dane wejściowe nazwaliśmy miernikami. I jakbyś teraz, Emil, podjechał na dół, tak, tutaj widzimy, że cała tabela faktów kończy się w czwartym kwartale 2021. Nam zależy teraz na tym, żeby utworzyć kolejny kwartał, czyli przygotować te tabele faktów na wprowadzenie wartości liczbowych. I do tego służy już pierwsza z aplikacji. Aplikacja dla tego kontrolera, która umożliwia nam utworzenie nowych wartości do wpisania. I tak bierzemy sobie okres, który załóżmy, że to będzie 2022 Q1. To już jest aplikacja w PowerAppsie, którą zrobiliśmy. Prosta aplikacja, ona nie wykorzystuje tutaj jakichś funkcjonalności, które są nieosiągalne. Tutaj wszystko jest zbudowane, wydaje mi się, w taki przyjazny sposób. Główną częścią było to, że musieliśmy się zastanowić, jak to ze sobą pożenić, żeby to działało w taki sposób i spełniało te wszystkie wymagania, które my mieliśmy. Więc funkcjonalnością, która jest tutaj, to zaznaczamy określone mierniki. Załóżmy, że mamy teraz, to są dane, które wprowadzamy. Tam były prąd w sklepie 1, 2, 3, liczba pracowników w budynku, liczba pracowników przeszkolonych. My tutaj oczywiście pokazujemy wszystkie dane, które się pojawiły na prezentacji, są danymi fikcyjnymi. Nam chodzi o to, żeby zaprezentować sposób i narzędzia. Więc mamy zaznaczone, które chcemy w tym kwartale utworzyć. Klikamy utwórz wiersze. Teraz następuje przejście do kolejnego narzędzia. Tutaj widać, jak te narzędzia są ze sobą połączone. To jest system naczyń połączonych. My wykorzystaliśmy Flow Power Automate'owe, które utworzyło nam rekordy. Gdybyś teraz, Emil, przeszedł proszę do tabeli i odświeżył tę tabelę, to widzimy, że już pojawiły się nowe wpisy w tabeli dataversowej właśnie przez aplikację PowerAppsową uzupełnioną o Flow Power Automate'owe. I oczywiście my musimy cały czas projektując to, musimy dbać o to, żeby zachowywać odpowiednie statusy, odpowiednie przejścia między statusami. To jest wszystko, co my musimy sobie wymyślić i my możemy to zrobić. To jest zależne tylko i wyłącznie od wymagań, od tego, co chcemy osiągnąć i to sobie możemy sami projektować. OK, mamy w takim razie przygotowane wpisy. Skoro mamy już przygotowane wpisy, to jeszcze zobaczmy te Flow Power Automate'owe. Tylko rzucimy na nie okiem. Nie będziemy każdego Flow Power Automate'owego omawiali. Tutaj pokażemy tylko, że rzeczywiście to Flow jest i rzeczywiście to Flow zadziałało. OK, to jest flow, które było odpalone 1 minutę temu. Jest kilka kroków. Każdego kroku nie będziemy omawiali. Zobaczymy sobie jeden z kroków. To jest krok, który przekazywał nam dane w postaci JSON-a. Czyli najpierw to, co było w aplikacji, przechwycił, przekonwertował do postaci JSON-a i widać, że to jest ten kwartał Q1 2022 z odpowiednim miernikiem i on go przekazał i utworzył wiersz w tabeli dataversowej. To jest tylko jeden przykład. Żeby cały proces zasymulować teraz, to jeszcze, Emil, poprosiłbym ciebie, żebyś szybko w tej aplikacji, bo my teraz utworzyliśmy mierniki. Tak jak powiedziałem, w naszej nomenklaturze mierniki to są dane wejściowe. I oprócz tego, no bo system, to środowisko ESG, my potrzebujemy obliczyć tam KPI-e. KPI-e bazują na miernikach w naszym przypadku, czyli na danych wejściowych, więc musimy jeszcze powiązać te dwie rzeczy ze sobą wzorami. Nie wiem, czy Emil, odwróciłem wzrok na chwilę, czy jeszcze nie. Tak, to jest ta sama aplikacja i tutaj te 5 mierników związane jest z 2 KPI-ami, które chcielibyśmy w tym nowym kwartale obliczyć. Zaznaczamy sobie, to był 40, to jest zużycie energii w sklepach, to jest total zużycia, a tam mieliśmy na konkretne sklepy. Więc widzimy też przejście, mamy sklep 1, 2, 3, a tutaj już jest sumarycznie zużycie tej energii. I znowu wykonujemy analogicznie ten sam proces, teraz już nie będziemy tego omawiali, to robimy tylko w tym celu, żeby zasymulować cały proces. Widzimy, że pojawiły się też 2 KPI-e. Na razie puste. OK, przejdźmy w takim razie, jeszcze jakbyśmy mogli do prezentacji teraz na chwilkę, do tego slajdu.
To był pierwszy krok, przygotowanie tych mierników KPI na nowy okres. Na slajdzie też, na tym schemacie przygotowanym mamy zaznaczone, który to jest fragmencik jego. Jeżeli przejdziemy sobie do kolejnego kroku. Kolejnym jest zbieranie danych źródłowych od tych osób, które nam dostarczają informacje, czyli od data providerów. Znowu widzimy, że jest to już inny fragment naszego schematu. OK, to teraz pokażemy, jak to wygląda. I tutaj jest kolejna aplikacja PowerAppsowa, która do tego służy. To jest aplikacja dla tych osób wprowadzających dane, dla data providerów. Mamy aplikację, oczywiście, każdy użytkownik, bo tutaj, i tutaj znowu zahaczamy, tutaj jedna rzecz wiąże się z drugą rzeczą. My mieliśmy najpierw, określiliśmy sobie KPI, mierniki, musimy jeszcze zadbać o rolę. Aplikacje pozwalają nam nadać określonym użytkownikom określone dostępy. Więc aplikacja w PowerAppsie dla danego użytkownika może być dostępna albo tylko dla data providera, albo dla business ownera. W tym przypadku my chcemy uzupełnić te informacje dla data providera. Wchodzimy tutaj. Wybieramy okres i aplikacja po pierwsze pozwala nam wprowadzić wartości, po drugie pozwala nam mieć podgląd na poprzednie historyczne wartości, więc ona czytuje już te tabele dataversowe, dane z tabeli dataversowej. Wpiszmy w takim razie tutaj wartość dla pierwszego sklepu, zużycie prądu dla pierwszego sklepu i możemy dyskietką zatwierdzić. W tym momencie następuje zmiana statusu, status się zmienia, zostaje zatwierdzone. Może tutaj wpiszmy, Emil, wszystkie wartości podobne, bo tutaj jeszcze powiem tylko, było na przykład wymaganie pojawiło się, żeby w tej aplikacji wyświetlał się komunikat, okienko, jeżeli byśmy przekroczyli, wpisując wartość, przekroczyli ją o więcej niż 5%. I też tego nie było na początku. Jak zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy, że będzie takie wymaganie, więc potem, mając już wiedzę o tym, że coś takiego musi być, musieliśmy przebudować sobie tę aplikację, co nie jest problemem w przypadku narzędzi takich jak PowerAppsy. Albo dobrze, to wpiszmy 5000, zobaczymy, jak teraz klikniesz zapisz, to faktycznie nagle się pojawia kolejne okno, dowolnie przez nas zaprojektowane i dowolnie jego pojawienie się też jest zależne od tego, jak sobie zdefiniujemy konkretne funkcje już w Power Appsach. OK, mamy te wszystkie trzy rzeczy, to wpiszmy teraz jeszcze kolejne. Tutaj mamy, możemy sobie te opcje dowolnie dobudowywać. Mamy teraz liczbę pracowników w budynku. Okazuje się, że po wpisaniu nie możemy kliknąć dyskietki. Dlaczego? Bo było inne wymaganie. Tutaj było wymaganie, żeby jeszcze trzeba było dołączyć załączniki. Nie do wszystkich, do części. Więc to jest kolejna rzecz, którą plastycznie możemy formować. Nowe okno w PowerAppsie i musimy dodać załącznik. Dodajemy ten załącznik. On się pojawia i dopiero wtedy system przepuszcza nas do tego, żeby przejść dalej. Może tutaj już, Emil, skończmy wpisywanie tych wszystkich rzeczy, wszystkich mierników, więc zatwierdzamy go. Wpisujemy tutaj, to jest kolejny też, gdzie musimy załączyć, dodać ten załącznik. Te załączniki się odkładają w kolejnej innej tabeli dataversowej. Ja pokazałem na jednym ze slajdów poprzednich, że mieliśmy tych tabel dataversowych kilka. I różne tabele, startowaliśmy oczywiście nie z tyloma tabelami, ile jest teraz, startowaliśmy ze zdecydowanie mniejszą ich ilością, ale kolejne miesiące powodowały, że musieliśmy coś tam dodawać. I jest też tabela, gdzie my odkładamy sobie te załączniki. Oczywiście załączniki odkładamy w formie kolumny. Jest kolumna, która ma typ przechowywanych danych jako pliki. O, tutaj to nawet jest przykład tak, tutaj przechowywania plików w polu typu file. Dobra. Więc jest tabela, gdzie to jest przechowywane. Gdybyśmy teraz przeszli sobie do tabeli dataversowej z faktami, to widzielibyśmy, że już pojawiły się te dane. To jest ta tabela, którą my utworzyliśmy, którą pokazywaliśmy przed chwilą.
nie z KPI-ami, tylko z tymi danymi wejściowymi i ona na początku nie było rekordów, potem się one pojawiły, a teraz już one mają inny status i mają wprowadzone wartości, więc dowolnie też tutaj pełna dowolność pod kątem tego, jak to robimy. Czas nas goni. Ja bym chciał jeszcze bardzo pokazać kilka rzeczy i to, co myślę, do czego teraz przejdziemy, to jeszcze szybko do aplikacji, która jest aplikacją kontrolera, bo mamy już drugi krok za sobą. Mamy już te dane zebrane od data providerów i teraz jeszcze jest etap weryfikacji tych danych. Gdybyś, Emil, mógł proszę pokazać aplikację, trzecią już aplikację dla kontrolera procesu, to ten kontroler może mieć wgląd, może mieć podgląd w to, co się dzieje w systemie. I tutaj widzimy, że na okres, który mamy wybrany, jest Emil Gościniak, który wprowadził określone dane wejściowe. Kontroler może sobie podejrzeć jako załączniki. Tutaj powiem na przykład też takie krótkie bardzo wtrącenie. Pierwotnie zrobiliśmy to zupełnie w innym narzędziu. Pierwotnie zrobiliśmy to w Power BI-u. To była po prostu jako tabela w Power BI-u. Okazało się, że nie do końca działało to efektywnie pod kątem optymalizacji czasowej. Troszkę było po prostu za wolne. Po tym, jak wszystko już działało przez 2 miesiące, my zmieniliśmy całkowicie narzędzie. Teraz jest to w aplikacji Power Appsowej. Funkcjonalności te same, zupełnie inne narzędzie. I mamy started, żeby się przeniosło teraz na... Znaczy właściwie moglibyśmy już tutaj zmieniać bezpośrednio, to kontroler może zmieniać na confirmed i w tym momencie statusy też się zmieniają. Zostaje wszystko zmienione w tabeli dataversowej, powiązane ze sobą elementy, więc Emil, jakbyś teraz wszystkie zatwierdził. Tak, były zmiany statusów w Power BI-u, które były związane z osadzeniem flowów Power Automate'owych. Flowy Power Automate'owe, no właśnie, tutaj jest na dobrą sprawę prawie nieskończona ilość możliwości, które gdzieś są potencjalnie ukryte, których nie widać na pierwszy rzut oka. Więc my wyzwalaliśmy flow Power Automate'owy, który łączył się z tabelą dataversową, który to z kolei zmieniał status w tabeli dataversowej. Mamy wszystko zatwierdzone. I teraz jest ten moment, w którym ja bym chciał jeszcze powiedzieć tą drugą drugą techniczną taką rzecz, niebanalną, nieoczywistą na pierwszy rzut oka. A mianowicie to, jak wykorzystaliśmy Power BI-a nie do jego głównego przeznaczenia, czyli raportów, dashboardów i wizualizacji, ale jako silnik obliczeniowy. Myślę, że tutaj powiem tylko, o co chodzi. Tak słowem wstępu, a Emil zaraz powie, jak to w praktyce działa. Dostaliśmy zadanie tutaj, żeby przeliczyć te KPI-e. I pojawił się problem, bo mamy dużo KPI-ów. KPI-e mają różne wzory. Jeden KPI to jest dodawanie, drugi to jest inna operacja matematyczna, trzeci jeszcze inna. Mało tego, są KPI-e, które są zależne od innych KPI-ów, albo od KPI-ów i od innych danych wejściowych, cały miszmasz rozwiązań. I było pytanie, to jak to obliczyć? Co możemy zrobić, żeby to, gdzie to możemy obliczyć przede wszystkim? My tego nie wiedzieliśmy. I próbowaliśmy na początku obliczać w Power Appsach. Okazało się, że nie. To zupełnie nie ta droga. I wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać Power BI-e do tego, żeby te obliczenia zrobić. Gdzie je zrobić? W miarach. I tutaj jest problem. Bo miara z natury jest takim bytem związanym z wizualizacją, prawda? My mamy wizualizację i miara liczy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy istnieje wizualizacja. I to, co przyszło nam do głowy, to a może by powiązać miary w wizualizacjach i przenieść to jakoś jako fizyczne wartości do tabeli dataversowych. Okazało się, że w sumie to nawet nie znaleźliśmy chyba gdzieś w internecie nic na ten temat. Dobrze, to spróbujmy, skoro gdzie indziej wykorzystywaliśmy w Power BI-u flowy Power Automate'owe, to może tu się da. I tak, okazało się, że jest taka opcja. Oczywiście też wspomagaliśmy się nie tylko internetem, ale też mieliśmy fachowców z różnych innych firm, którzy też nas wspierali tutaj, ale finalnie okazało się, że tak, flow Power Automate'owe może przenieść nam dane
do miary, które są w wizualizacji, jako wartości osadzone już w tabeli dataversowej. Nie też oczywiście bez przeszkód, a mógłbyś teraz, Emil, jeszcze, to już całości procesu, jeszcze została jedna aplikacja, ale z racji tego opóźnienia na start, prawie 15-minutowego. Mhm. W jakim sensie? Jeden model. To jest jeden model, bo my pobieramy dane jednocześnie z tabeli dataversowej, konektorem dataversowym. I potem Power... Tak. No to jest model. Mało tego, tutaj finalnie nawet mamy dwie opcje, bo jeden model jest w trybie importu, a drugi, one są takie same. Jeden w trybie importu, ale też nam przyszła myśl, a może by spróbować w trybie direct. Tak, też się dało. Więc tutaj mamy ten model w trybie importu i to są tabele, które my pobieramy. To jest ten nasz silnik. I jak klikniemy odśwież, oczywiście to na serwisie też, po wypchnięciu na serwis to działa. Mamy także flow, które odświeża nam ten dataset. Chociażby tutaj właśnie też to do odświeżania datasetu przez użytkownika raportu na serwisie. I mamy, to jest przeliczone, to jest miara, która wynika, jak Emil teraz pokaże, to są miary, które zawierają w sobie wzory. I my mamy tutaj wzór zakodowany w DAX-ie, zaszyty w DAX-ie. Oblicza się nam to w locie, wizualizuje w tabeli, a po kliknięciu przycisku, który jest flowem Power Automate'owym, zapisujemy te dane do tabeli dataversowej. Oczywiście, tak, my musimy to archiwizować, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że jest jeszcze wymaganie, które powstało pomiędzy, o tym już nie zdążymy na pewno dzisiaj powiedzieć, ale to, że oprócz wartości w danych kwartałach chcieliśmy jeszcze mieć zapisywane wartości year to date. I tam były różne inne komplikacje, no bo ciężko było potem miary w locie jeszcze przeliczać year to date w momencie, kiedy się zmieniały kwartały, to no musieliśmy to mieć gdzieś namacalnie, chociażby też w celach audytowych, żeby zachować te dane, żeby można było je od razu przenieść, wydrukować, a generowanie tego za każdym razem jako wizualizacji w Power BI-u nie było też najefektywniejsze, a gdybyśmy zmienili wzór, gdyby po drodze zmienił się wzór, no to automatycznie zmieniłby się też wzór na historyczne wartości, co nie może mieć miejsca, bo jest no, takim logicznym tutaj ograniczeniem. Miary są, tak, w modelu. My mamy tutaj to switchem zrobione bodajże i każda miara się, tak, od kontekstu. Tak, no, czyli w tym przypadku od kontekstu. No właśnie, tutaj. No, też gdybyście mieli jakieś pomysły, to jesteśmy bardzo otwarci na to, bo my to rozwijamy cały czas i nie ukrywam, że liczę na każdy fajny pomysł. Tak? Czyli jednak to jest, czyli jest coś takiego, że gdzieś na świecie powstają rzeczy podobne zupełnie od siebie niezależnie. Bardzo chciałbym opowiadać, jeszcze dokończyć to, ale niestety jak zaczęliśmy z opóźnieniem, a skończyć musimy za chwilę o czasie, dlatego że jest to już ostatnia prelekcja i wiem, że za chwilę będzie jeszcze zdjęcie, to może gdybyśmy szybko przeszli tylko do prezentacji, wrócili do prezentacji. Więc mamy tutaj obliczone te wartości, to jest ten niekonwencjonalne wykorzystanie Power BI-a. O tym już powiedziałem po części, pokazując na żywym organizmie, więc możemy przejść dalej. To jest to, że pobieraliśmy dane po pierwsze do Power BI-a z tabel dataversowych, a potem zwracaliśmy je, przekazując jeszcze przez protokół HTTP dwoma flowami Power Automate'owymi. Dlaczego? To już, jeżeli będą takie pytania, to zachęcam do kontaktu po prelekcji z racji braku czasu. I gdybyśmy poszli dalej, to kończymy to przez aplikację do potwierdzania KPI-ów przez biznes ownerów. Aplikacja działa w analogiczny sposób, jak ta dla
wprowadzających dane. Oczywiście jest troszkę inaczej zbudowana, ale cała koncepcja oparta jest o te same założenia. OK, idziemy dalej. Ostatni krok. Wizualizacja, wizualizacje. To jeszcze pracujemy nad tym, to, ale jest dashboard, będzie w Power BI-u. I kończymy cały proces, kończymy nasze wystąpienie i nasz pokazanie tego, jak działa ten całe środowisko, które zbudowaliśmy. W takich warunkach naszych rzeczywistych to jest no całkiem sporo, bo mamy już 1500 rekordów w tabelach, 57 osób zaangażowanych, 120 KPI, które liczymy i 297 tych danych, na których one bazują. Cała sieć zależności, powiązań, zrobiona własnymi siłami jako potencjalnie narzędzie do dalszego rozwoju, a jednocześnie możliwe już, jak będziemy wszystko mieli ustabilizowane, do tego, żeby to narzędzie też było już wydevelopowane gdzieś w jakimś innym języku już tak, że tak powiem, w finalnej jego wersji. A my tutaj traktujemy to jako też produkt pośredni. To tyle w takiej przyspieszonej wersji tego, czym chcieliśmy się podzielić, ale bardziej zainspirować, mówię. To, co było naszym głównym celem, to żeby pokazać, że da się to robić w różne sposoby, czasami wykorzystując coś, co potencjalnie na pierwszy rzut oka jest nawet dziwne. Dobrze, bo czas już jest przekroczony, więc sesja pytań zostaje chyba chwilowo, musi być odroczona, a mi nie pozostaje nic innego, jak wszystkim bardzo podziękować za to dzisiejsze tutaj nasze wystąpienie. Dziękujemy.